dół czy w górę na nic? W dół. Poszli na dziewięćce. Poszli na dziewięćce. Trzymał nagrogę kapelusz. Trzymaj to. Ładnie wygląda, nie? Co ładnie? Zobacz, ładnie. Śmiecie tylko, butelki, puszki. Gałęzie nie, no przecież gałęzie nie są śmieciami. Tak, gałęzie nie. Tylko puszki, jakieś torebki foliowe. Tak, torebki foliowe, puszki, butelki szklane pływają, nie? Różne takie. Plastikowe jakieś pudełka. Rękawice. A my tą rękawiczkę chyba nie zbieraliśmy. Puszki będą. Nie, mieliśmy rękawiczki. Tak? Tata, weźmiemy puszki. Ale ten, nie będziemy chyba ten... Dawid, bo to Ance i Dawidowi chyba wiosła nie będziemy brać. One chyba nie będą wiosłować. Ja tylko będę wiosłował. Wiesz co? Czy... Ja chcę. Chyba nie, bo one nie udźwigną no. Nawet. To wiosła są ciężkie. Ciężkie. Jedno wiosło już. Ale tacie będzie ciężko. Skąd jesteście? My jesteśmy z Olsztyna. O, proszę. Mazury. To dla nas codzienność. No tak. A my z Radomia. Czyli tutaj z jezior na jeziora. Tak, taki kawał drogi na jeziora. Na jezioro. A jak u siebie pod nosem, prawda? Mamy pod nosem. Pod nosem mamy z 10 jezior. Ja przez Olsztyn tylko przejeżdżałem, ale Olsztyn też chyba ładny, prawda? Bardzo ładny. O, proszę bardzo. Trzeba by kiedyś się zwiedzić. Tam jest teraz ten lotnisko. Rzeczywiście poszło w dół. Lotnisko w Szymana. To tam ile kilometrów do Olsztyna? Z Szyman? Tak. Ale będzie chyba kawałek. Szymany gdzieś pod Szczytem są. No to kawałek jest, ale ludzie dojadą. Tam kolejka jest jakaś z tego lotniska. Aha. A to tutaj przyjechaliście czym? Pociągiem, tak? Czy? Nie, swoim samochodem, ale się bałam jechać. A, no to jak u nas... Kierowca nieznany gdzieś tam jeszcze. A, no tak, a u nas miejsce jest, to można jechać, nie? Nie ma problemu. Tak jest. Dlatego to... Jest nawigacja, co się prowadzi. Tak. No. Czyli zmienić. A ja z nawigacją to mówię. Jest jedna, druga, jedna... Nie, my akurat... Wszyscy są? My akurat byliśmy ten... 2 lata temu, bo rok temu kampu nie było oficjalnego, chociaż tu ludzie się zebrali, ale takiego oficjalnego nie było, nie? Ten. I my 2 lata temu płynęliśmy, także my wiemy, gdzie to jest. No my tak myśleliśmy, że taki krótki ten spływ płynie. A to się płynie i płynie. To się płynie. To tak 3 godziny to zejdzie. O, zejdzie znaczy, chyba. Znaczy 2 godzinki na pewno. No. Tak myślę, że 2 godziny słabe. Ja to na siłę synowu szczęśliwiłam trochę. Pierwszy raz zapisałam, potem pobiegłam do przyczepy, czy on jest. Nie było go i widziałam, bo się zastanawiał. Ale mogłeś, pastorowi powiedziałam, że potwierdzę. Małgosi trawę. Ale ty tak dobrze wiosłujesz, że ja ci kajaczałam, to jakim chłopak, że... trawę. No taka przygoda! Nie. A mój? To też nie. Trochę. Żeby Boże nie było, bo tam też... No to jak nawet by było coś, to Panie Boże, prosimy Cię o dobrą albo bardzo dobrą pomoc. No właśnie, może to nie będzie tragicznie. Zeszłym razem jak płynęliśmy, to tylko trochę tam pokropiło, nie? Tak, kropiło? Troszkę tam pokropiło. Ty tam był jakiś komar czy co na nitowie. Ja go zabiję. Leciutko. Ja bo wieje bardzo. Proszę do twojego kieszeni. A czy nie, tu nie ma klimatyzacji, nie? Dlatego jak wam za gorąco, to trzeba okna otwierać. Albo zdjąć sweterki. Akurat jest, o, rowerzystów jest. Wow. Proszę bardzo. Ekipa. Ekipa, lody ekipa, tak? Tak. Co tam dobrego słychać w Olsztynie? Co dobrego? Ostatnio było Expo u nas w Olsztynie i w Parku Warmińskim. Dużo ludzi przychodziło, po 100 osób. Pastor Stachurski jest tam. A, Stachurski, on jest z Ostrowca Świętokrzyskiego. Koło nas. Stachurski był, zaraz, przewodniczącym diecezji chyba wschodniej. Tak, a nie... A, czyli on teraz kto inny chyba jest przewodniczący. A, to a w Olsztynie jest, tak? Jest w Olsztynie pastorem, tak. Proszę, on był i w Radomiu. Nie, on jest z Ostrowca Świętokrzyskiego. A,
ale pastorem był też chyba w Radomiu, czyli... Nie, w Radomiu nie był. Mówił, że jak miał to stanowisko o wierze i zaufaniu, to znaczy w zasadzie jego żona mówiła, że nie było osoby, z którą po obu nie rozmawiał. Z każdym rozmawiał na tej wystawie. Tak. Ma taki dar łatwego nawiązywania tego tematu. Co tam? No. To jest na pewno na przód czy na tył? Naprzód. Gdzie jest silnik? Ale też może być napęd na tył. A, może być. Może. I napęd na oba. W Radomiu? A cóż w Radomiu? Od strony adwentowej? Nie. Jest, ale tam nie dużo, za 40 osób, może mniej. Bo to u nas teraz przez tą pandemię to więcej, gdzie gwiazdka przychodzi. No to w Radomiu to samo, gdzieś może około 20 osób. W Radomiu to było przez kilka miesięcy zamknięte. To takie trochę kompromitujące, dlatego że zielonoświątkowcy mieli otwarte, katolicy otwarte, a tu było zamknięte. Ale to na samym początku, tak? A czy to było dość długo zamknięty, nie? Ten zbór? Na samym początku było zamknięte i przez... Było z 7 czy 8 miesięcy? A to długo? Nie, to po prostu tam może pierwsze tam. A to samo w Radomiu, zbudowali mały ten zbór. Widziałem, bo był stary budynek w centrum miasta, oni to sprzedali i wzięli, wybudowali, no też w mieście, ale już tak troszeczkę bardziej tak, można powiedzieć, nie w centrum, nie? Także... A u nas jest taki dom jednorodzinny, taki klocek stary. A, aha. I tam za bardzo ani go rozbudować, to technologia taka sobie. Aha. Ale jak mało ludzi jest... Działka jest... A działka jest duża przy tym domku? No, nie jest bardzo duża, no ale jak na miasto, to jest całkiem. W Radomiu najpierw był na Traugutta zbór w takiej kamienicy, a później to... Sprzedali to. Właściciele odzyskali. Nie, oni to sprzedali. Sprzedali i teraz mają na Okulickiego, to tam jest działka, ile będzie? Z 1500 metrów, nie? No tam duża działka jest, ale wybudowali no trochę mały ten budynek. No, na razie starczy. Tam jest działeczka, tam możliwości rozwoju są. Tam był pastor Krok. Teraz jest pastorem w Lublinie. Pastor Krok, Remek, no Remigiusz. Znam. On jest z Radomia, znaczy z Radomia. On jest na naszych terenach. Wiola to jeszcze z nim była w Kolporterskie, tak? Ciężaru samochodu, jak jest rozłożony. A jak jest na przykład obaj? To jest lepiej, jak jest na cztery. Jak Dawid się interesuje? No. Tata, bo czemu? Ciekawe. Co? Ale co? Napęd na cztery jak jest? Jak jest napęd na cztery, to czemu jest na cztery? No lepiej, bo wtedy... Może driftować? Nie, lepsza jest przyczepność moja. Zależy, na takiej drodze nie ma znaczenia, ale gdzieś tam na błotach, gdzieś w górach. Górach i nie, zimę. Droga, zimę. Zimę jest bardzo ważna. A, no ten Toyota, czy to ta stara Toyota ma... Miała na cztery nawet. Czyli miała na dwóch? Albo na cztery, przełączała. No. No to ty zawsze jeździłeś na tylnym,
Ale jak był napęd, jak włączony napęd na 4? Ten gdzie miał z tyłu czy z przodu? Napęd. Ten Patriota. Z tyłu. A przód się dołączało. Aha. Tak jedzie środkiem. Widziałeś ten? No, zamiast jechać, patrzeć w lusterka, jechać krawędzią, to się tam. Ja się blokłem za tą przyczepką, wolałem wolniej. Jak jechałem stąd. Także wiesz, wolałem trochę tego. Co innego jak są drogi, gdzie są Sławek konkretnie pasy namalowane. Są konkretna szerokość. Wow, zobacz, kajaki. Kajaki. Słuchaj, jest konkretna szerokość pasa. I wtedy wiesz, że jedziesz. Kajaki. Widziałem kajaki. Co? Już widziałem trzy auta, co mieli na dachu kajaki. No na przykład. To ja w życiu będę tutaj przyjeżdżał na kajaki. Sławek, my tam będziemy, pomożemy. No. Joli przenosić kajaki. A, no tak. Kajak, bo tam będziemy na tam trzeba przenosić. Nad ulicą będziemy kajaki przenosić. Tak, 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 no. Zapomniałem, no. No to będziemy się razem trzymać. To trzeba się razem trzymać. Bo tam czekaj, raz się przenosiło, czy dwa razy? Raz. Raz się przenosiło. Czy na piątym biegu? Tak. No. A jak na przykład nie ciskasz teraz, jak teraz nie ciskałeś gaz, pedał gazu i potem zmienisz bieg. No. I na przykład jesteś na trójce, to musisz nacisnąć gaz. No jak? Sam samochód nie będzie jechał. Mirek, nie trzymaj ręki, bo ja nie widzę tego. O, samochód jedzie za nami. Daj, Dawid, wszystko bystre oko. Dawid, ale teraz to wyglądasz jak Meksykańczyk, wiesz? W tej kapeluszu słomianym, w tej chuście i w tym kolorku wyglądasz jakbyś z Meksyku wrócił. Ale nie wiem jak. Gdzie Skoda? Skoda czy Szkoda? Skoda jest. O! Ten, Niemcy! Niemcy. Może też on jedzie na ten, na kajaki. Może. Ja cały czas będę go śledził. Mówi, że to Niemiec jedzie z tyłu? Raczej nie, nie ten, tamten. Ten co przyjechał. No, przyjechał. Ten to Niemiec. Ten to nie wiem. Bo nie widzę rejestracji. Tak jest. Ale dzwoni, dzwoni. Ale dzwoni. On jedzie tak wolno. Y, to policja! Ta przyczepa to jest policyjna, zobacz. Nie. Drawska. Ale ta przyczepa jest policyjna. Nie, nie to jest Drawska, pisze Drawska. No wiem, SDR, ale każda, na przykład WRY. Kiedyś było WRY. Też nie. Ale Mirek mówił, wiesz co? Mirek mówił, że każda... Jedzie coś tam?
Jeszcze raz to pokazuję, jest 10 i tam 3, to razem 13,5 jest tam do Zatonia. Czyli trochę krócej. Szkody nie ma. To Szkody nie ma. To nie te samochody, co jechały z nami na ten? Może i tak, żeśmy je dogonili. A może nie? Mhm. Nie, nie, to za DR. To są z Drawska. Drawska Pomorska. Jedź. Drobni. Nie, nie, cicho. A tu na Stargard ci jedzie. Ja tu jadę z 6 godzin. To weź na Z jeziora. O, jedzie autobus. O, nawet autobus tu jedzie. Gdzieś jedzie, no. Trzeba się wyjechać. Drawsko-Pomorskie pisze. A gdzie jest tutaj baner? Oni coś mówili, że gdzieś baner wisi. Nie wiem, zobaczymy. Baner ten nasz. Chyba, że to ma na myśli ten baner. Nie, baner ten, jak to? Poruszenie. Jak on powiedział? Zamieszanie. Pozytywne zamieszanie. Zobaczymy. Bo S. Gdzieś było pozytywne zamieszanie, gdzieś mówił, że. Tata. A, my jedziemy tam, gdzie my mieszkamy. Tak. No to czemu jedziemy tam? Co musimy wziąć? Dawid, weźmiemy ten. Gdzie jest to pozytywne zamieszanie? Nie widzę tego baneru. Nie wiem, nie widać. Chyba, że tu przy tym rogu. Może tu gdzieś jest. Tu, o, jak ostatnio był baner. Tu jest chyba pozytywne zamieszanie, może ten. A może tu? A tu może. A jest, tu pozytywne jest. Zamieszanie jest. No. Bieg pomocy, Expo i tak dalej. No. Widzisz, pozytywne zamieszanie. Tak, jest. Koncert tam pisze. Tam. No bo tu może będzie to Expo jeszcze, to zdrowotne. No będzie, tak. Jola by była zdarbowana na to Expo. A my tutaj nie jedziemy. A my tu mieszkam. Nie, my jedziemy dalej. I tu zaraz będzie ta stanica, nie, Mirek? Tak. Zaraz za metr. Tu ktoś stoi, ale to nie chce stoi. Czekaj, to było kawałek dalej. Tu jeszcze kawałek. To było. Tu zjazd był taki stromy. O, tu jest, patrz, znak. Jest, tak? O, jest, ten brązowy. Gdzieś stanica. Jest, tak. I to tu był zjazd. Oj, tu chyba to jest zjazd, o tu. Tak. O, tu chyba. O, tu. Nie, Mirek, tu chyba. Tak, zjeźdź. To było tu. Tak jest, to jest tu. No, towarzystwo już przyjechało. My jeszcze jedziemy. Gdzie stawiamy? A stawię na tym, na parking. Tylko gdzie? Tu gdzieś. Tu gdzieś, tak. Czekaj, o tu. Tu czy dalej? A tam są kajaki, to tam dalej. A ci chłopacy, co tam trójkę mieli środki, to są. Są? A może tu? Nie, bo oni tam te kajaki stawi tu, bo... Tu! Tu postawię. Tato, dobry jaki wyjazd. Zielony kajak. Jak zastawisz, to będzie miał dobry wyjazd. A ja chcę czerwony kajak! Dobra. Ja chcę czerwony kajak!